Czekając na zimę, możemy mieć mistrza lata na początku jesieni. Tak, wiem, brzmi to pokrętnie, ale jeśli dodam, że chodzi o skoki na igielicie i finałowe zawody letniej Grand Prix w Klingenthal, to zrobi się nieco jaśniej. Cykl może wygrać Dawid Kubacki i jutro w eliminacjach wystartuje 7 Polaków. To już tradycja, że jak finał letniego Grand Prix to Vogtland Arena w Klingenthal. Dziś trybuny jeszcze puste, ale w piątek i sobotę zapełnią się kibicami. Klingenthal nas tutaj przywitało piękną, słoneczną, deszczową i chłodną pogodą. Także no, pogoda jest taka niezachęcająca, ale myślę, że będzie można tutaj fajnie poskakać i na to liczę. Kubacki ma szansę powtórzyć swój wyczyn z 2017 roku, kiedy wygrał klasyfikację łączną. Wtedy do Klingenthal przyjeżdżał jako lider cyklu, a tym razem atakować będzie z drugiego miejsca. Do Japończyka Yukii Sato traci tylko 10 punktów. Zawsze jakieś zwycięstwo ogólne i w letnim Grand Prix coś znaczy. Nie bardzo w lecie, bardziej się chcemy skoncentrować na zimę, ale myślę, że by to było też przyjemne dla wszystkich. W każdym konkursie się walczy, niezależnie od tego, czy o co się ten konkurs rozgrywa, więc no to jest taki pierwszy krok do, że tak powiem, do tej generalki. No ale tak jak mówię, no zobaczymy, na pewno nie będę się napalał, bo to nie o to chodzi. Przeszkodą w realizacji celu mogą być warunki pogodowe. Przed rokiem zawody w ogóle się nie odbyły i w tym roku prognozy też nie są optymistyczne. W Klingenthal pada i ma mocno wiać. Mamy przygotowane nasze siatki, więc wiatr z jakiejkolwiek strony nie będzie problemem. Oczywiście, jeżeli będzie wiało za bardzo z przodu lub z tyłu, to będzie trudniej, ale mam nadzieję, że konkurs się uda. Czy wiatr zamiesza w rywalizacji, okaże się w sobotę. Finałowy konkurs letniego Grand Prix w Telewizji Polskiej oraz w internecie.